Cześć, 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 witajcie, witajcie, jestem Kuz Gamer, a to jest kolejny odcinek z Good Game Empire i od razu chciałem wam powiedzieć, że niestety nikt nie chciał dojść do mojego sojuszu, więc no, dobra, mówi się trudno, po prostu przeszłem do innego sojuszu, który się nazywa Waleczni, zapraszam chętnie do swojego sojuszu, no dobra. Dzisiaj jest takie wydarzenie jak nomadzi, czyli nomadowie to jest taki bot, powiedzmy, na którym możemy zbierać i dużo złota zarabiać ogółem. Więc spójrzcie. Tutaj zrobiłem wywiad jego i tutaj mamy tak. Ten nomad ma jednego tylko żołnierza. I on ma aż 150 wręcz, czyli my musimy dać jakichś dystansowych, czyli kusze, jakieś łuki i może proce. Więc tak, ten ma tutaj jednego, czyli my damy dwóch dla bezpieczeństwa. No i tu ogółem już nic nie trzeba dawać, więc tam możemy jakby coś dać jakieś skrzynie Hana. Dzięki skrzyniom Hana będziemy mieć więcej tabliczek, ale dobra. Dajemy te 5 skrzyni Hana, dowódca taki jest. Najlepiej to mieć dowódcę 90 dystans i szybki, żeby był, ale ja mam dopiero 7 level, więc no o takim dowódcy na razie mogę sobie tylko pomarzyć, ale dobra. Dajemy więc tak i a to oczywiście za minutę 40 dojdzie, ale dobra. Teraz robimy cięcie i wracamy, jak już ten atak będzie dochodził. Dobra, atak już pomału dochodzi, zostało tylko dokładne i doszedł. Dobra, atak doszedł, dostaliśmy 500 aż monet i dostaliśmy aż 10 żołnierzy takich specjalnych. A dobra, atak wraca i mamy tutaj zwycięstwo. Na nomadach ogółem chciałem wam powiedzieć, że na nich tylko złoto się zdobywa oraz tabliczki Hana. Dzięki nim możemy kupować przykładowo żołnierze z terakoty i coś takiego. Ale dobra. Tutaj mamy rzadki hełm bohatera. Chociaż ten hełm bohatera pewnie nie jest taki rzadki jak pisze. No. Więc dobra. Tutaj mamy atak. Wszystko by poszło. No i dobra. Atak sobie tu wracam. No ja sobie myślę tak, że a zwywiadujemy kolejnego. Więc tak. Jak atak już dojdzie, to będziemy mieć wszystko. Jak wejdziecie w informacje, macie tutaj, co przyniosło, znaczy, co wasze wojsko przyniosło i ile ich wraca. U mnie to wracają dwie leśne łowczynie. Ale tyle wysłałem, więc żadnych nie mam zmian. One za 10 sekund wracają już do zamku, a szpieg został złapany. Więc tak, przez to, że szpieg został złapany, na szczęście na nomadzie, to nie jest tak źle, dobra. Twoja księżniczka, to... Teraz tu musimy zrobić zadanie. Mamy bardzo dużo piechurów z maczugą, więc to mnie dosyć cieszy. No dobra. Od 8 poziomu będziemy już mogli ulepszać ten koszary, więc będzie dobrze. I tutaj też mamy jakiś konkurs. Zwerbuj. A tu musimy zwerbować żołnierzy albo ich wygrać. To dobra. My na razie jesteśmy 107 z 300. Taki gustek zwerbował prawie 1700. Jaki on jest mocny. Znaczy, mocny to nie wiem, ale... Ja cię, nie no, on to pewnie
ktoś mu kupił ten prezencie złoto z Arubiny pewnie. Bo żaden taki level by nie wyrobił aż 1720. Bo on jest niewiele większy ode mnie levelem, a tyle ma tego, że nie wiem. O. Tu też mają sojusz. To on jeszcze jest... Chwilę. On tu... On jest przywódcą. A, dobra, bo on tu ma te dwa konta, jak widzicie. Tu jest Bobby 1, czyli 11 level, który zasila z konta, znaczy na Bobby, co ma 16 level, wysyła chyba Rubinę i ten, ale dobra. No dobra, to mnie nie obchodzi, nie wiem po co wam to gadam, ale dobra. Jedziemy tutaj. Spróbujemy jeszcze prześpiegować tego nomada, ale dobra. I tutaj wywiad i kolejny. Tutaj o, tu jest posterunek jednego z moich sojuszników. Czyli tak. To jest Patyk się nazywa ten posterunek, więc jest dosyć spoko nazwa. Fajna nazwa ogółem. I tutaj on ma, widzę, zwiększoną produkcję drewna we wszystkich zamkach o 10%, więc... Ja tu jeszcze ma posterunek. Bardzo dużo drewna musi on produkować, Aldera. Jezu, dobra, znowu się nie udała taka, ale... Znaczy, wywiad. Dobra, posłuchajcie. Widzimy się po cięciu, kiedy się w końcu uda ten wywiad zrobić. Dobra, wywiad w końcu się udał, więc jest wszystko ok. Tu jest dwóch żołnierzy. A jakich to nie zwracam nawet uwagi, bo tak czy siak będzie. No i dobra. Tutaj dajemy trzech nawet, żeby przynieśli więcej tego i wszystkiego. I tutaj dajemy też trzech, bo taki mamy limit i dobra. Znowu nic nie mają, żadnych maszynek, ale dobra, puszczamy. No i dobra. Widzimy się teraz, znowu jak atak dojdzie. Dobra, atak wchodzi i 3, 2, 1, 0 i dobra. Zdobyliśmy nawet procarzy. Dobra, mamy tutaj wieże i osłony, złoto i czas VIP, dobra. A statystyka ataku to... Jej, dobra, mam tu jakieś relikwie, no to dobra. To chyba już wszystko na dzisiaj. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście nowi, napiszcie komentarz. Jeżeli chcecie, możecie też na mojego fanpage'a wbić. No i chyba tyle, no. Więc siemanko, cześć, czołem, pa, pa!